Podkreślał, że gdyby to od niego zależało, to biało-czerwoni nie zagraliby w meczu z kadrą naszych zachodnich sąsiadów. Jestem w stanie zrozumieć selekcjonera, bo faktycznie timing tego spotkania nie jest najlepszy, ocenia Lewy. Jeśli chodzi o trenera, o to, ile tak naprawdę miał jednostek treningowych, to powoduje pewne trudności do przygotowania się do tego kolejnego meczu eliminacyjnego i to nie ma co się oszukiwać, że ten mecz eliminacyjny jest najważniejszy, tym bardziej, że wiemy, na jakim poziomie jest przeciwnik, ale te mecze wyjazdowe są ciężkie. Mecz Polaków z Niemcami w najbliższy piątek w Warszawie, 4 dni później w Kiszyniowie. Kadra zagra z Mołdawią. A już teraz czas na gościa Radia Z. W studiu Beata Lubecka. I nasz gość Katarzyna Kotula, posłanka Nowej Lewicy, także szefowa Parlamentarnego Zespołu do Spraw Praw Reprodukcyjnych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. No chociaż to nie jest dobry dzień, cały czas, tak sobie myślę, no w końcu pan minister zdrowia zabrał głos w sprawie tej tragedii śmierci 33-latki, ciężarnej pacjentki szpitala w Nowym Targu. I pan minister zapowiada teraz powołanie zespołu, który, jak to powiedział, dopracuje wytyczne związane z przerywaniem ciąży w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Czy to pomoże, by podobna tragedia się nie powtórzyła? A jeszcze przypomnijmy, że to nie jest pierwsza tego typu tragedia. Tak, no niestety ta śmierć nie była śmiercią pierwszą, chociaż mamy nadzieję, że będzie ostatnią. Po śmierci pani Izabeli z Pszczyny, bardzo głośna sprawa medialnie, poznaliśmy wszyscy szczegóły tej sprawy, dlatego że pani Izabela SMS-owała z rodziną, SMS-owała z mamą, pisała tam o tym, że lekarze otwarcie mówili jej o tym, że ten efekt mrożący, że wyrok Trybunału powoduje, że oni powstrzymują się i że przyjmują taką postawę wyczekującą i wtedy Ministerstwo Zdrowia wydało rekomendacje, wydało wytyczne, w których jasno mówi o tym, że zdrowie i życie kobiety jest najważniejsze. No okazuje się... No to co się stało w takim razie? No właśnie, no pani redaktor, przede wszystkim te wytyczne muszą być bardziej szczegółowo dopracowane, to po pierwsze. Po drugie, chciałyśmy dzisiaj, jako posłanki Lewicy, byłyśmy w ministerstwie, w ramach interwencji poselskiej spotkać się z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i zapytać, dlaczego wciąż w Polsce są takie miejsca, tak zwane białe plamy, miejsca, w których aborcji po prostu się nie wykonuje, bo szpital w Nowym Targu jest przykładem szpitala, który nosi imię Jana Pawła II, który przechowuje relikwie Jana Pawła II i w którym od 2005 roku, według informacji medialnych, żadna aborcja nie została wykonana. A to pokazuje, że nawet gdyby nie doszło do złamania prawa, o którym mówił dzisiaj Rzecznik Praw Pacjenta, bo Rzecznik Praw Pacjenta podkreślał dzisiaj, że pani Dorota nie została poinformowana o swoim stanie zdrowia. Że doszło do naruszenia praw pacjenta, tak mówił tak. Dokładnie Rzecznik Nie mogła praw podjąć pacjenta. Takiej decyzji, ale nawet gdyby taką decyzję podjęła, no to w tym szpitalu przerwanie ciąży nie było możliwe, bo takich zabiegów się tam po prostu nie wykonuje. I my chcemy... No mąż chciał przenieść swoją żonę do innego szpitala. Tak, no taka była decyzja rodziny. Wiemy też to z doniesień medialnych, że mąż zabiegał o to, żeby pani Dorota została przeniesiona do innego szpitala. Odradzono jej to przeniesienie i jak rozumiem zapadła taka decyzja także po rozmowie z psychologiem, żeby pani Dorota w tym szpitalu została. No przede wszystkim chcemy odpowiedzi na pytanie, jakie konsekwencje zamierza pan minister wyciągnąć wobec tych szpitali, które w ramach umowy z NFZ-em nie... realizują świadczeń podstawowych z koszyka świadczeń. Takim jest też przerywanie ciąży, takim świadczeniem, które może też przede wszystkim uratować zdrowie i życie kobiety. Zapraszamy oczywiście na posiedzenie zespołu w środę, zespołu Ale parlamentarnego. Po co to zmieni, pani poseł? Pani redaktor, myślę, że powinniśmy dzisiaj przede wszystkim usiąść do stołu. Od kilku lat mówimy o tym, że bez zaangażowania środowiska lekarskiego, Naczelnej Izby Lekarskiej, także ginekologów i położników w Polsce, nie będziemy w stanie przeprowadzić żadnych zmian, które miałyby na celu przede wszystkim ochronę pacjentek, ochronę kobiet w ciąży, które po prostu się dzisiaj boją, nie mają zaufania do lekarzy. Zaprosiła pani na przykład kogoś właśnie z Polskiego Towarzystwa Ginekologów i położników? Będą tam przedstawiciele. Zaprosiłam, czekamy na potwierdzenie. Zaprosiłam przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, konsultanta krajowego, rzecznika praw pacjenta, a także przedstawicieli Porozumienia Rezydentów. No i co to posiedzenie ma wyjaśnić, czy też... No, co się takiego wydarzy? Jak to pomoże w danej sytuacji? Chcemy przede wszystkim porozmawiać o tym, co się stało i dlaczego zgodnie z obowiązującym prawem, w ramach którego wciąż obowiązuje przesłanka o zagrożeniu zdrowia i życia kobiety, ta przesłanka niestety często nie jest realizowana. To znaczy lekarze pojedynczy zasłaniają się klauzulą sumienia, bądź całe szpitale zasłaniają się klauzulą sumienia, tak jak było w przypadku szpitala w Nowym Targu. I chcemy porozmawiać o standardach, o wytycznych, o rekomendacjach, które powinny zostać
dopracowane, które powinny być może bardziej szczegółowe, nie tylko po to, żeby chronić pacjentki, żeby chronić kobiety, żeby dać im poczucie bezpieczeństwa, ale także po to, żeby chronić lekarzy. Ale potrzebujemy dzisiaj zaangażowania środowiska lekarskiego w taką debatę. No ja dzisiaj ze strony ministra zdrowia usłyszałam, że jednym z problemów jest zła organizacja pracy i brak komunikacji. To znaczy, to jest absurdalne tłumaczenie, to jest absolutnie skandaliczne tłumaczenie ministra. Ale też jest przecież oświadczenie tego Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników i tam napisano, że ferowanie przedwczesnych wyroków i nagonka medialna mogą okazać się fatalne w skutkach. I tutaj też się mówi o linczu medialnym. No tak, w oczach środowiska ginekologów, położników obecnie prowadzona kampania przedwczesnych osądów nosi znamiona linczu publicznego. Pani redaktor, my od kilku lat apelujemy o zaangażowanie się środowiska lekarskiego. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej posłanka Magdalena Biejat złożyła ustawę w Sejmie, ustawę ratunkową. Ustawa ratunkowa to jest ustawa o dekryminalizacji aborcji. Gdybyśmy dzisiaj wprowadzili taką ustawę w życie, oznaczałoby to, że nie byłoby tego efektu mrożącego, bo wykonanie aborcji nie byłoby kryminalizowane. Czyli żaden lekarz w Polsce nie bałby się dzisiaj, że stoi nad nim prokurator, że stoi nad nim minister Ziobro i ci lekarze, sądzi którzy... Sądzi pani, że w tej konkretnej sytuacji pani Doroty właśnie doszło do tego, mieliśmy z tym do czynienia? Myślę, że w tej konkretnej sytuacji fakt, że ten szpital nosił imię Jana Pawła II i przechowywał relikwie Jana Pawła II, było kwestią najważniejszą. To znaczy tutaj wygrała ideologia, wygrało zasłanianie się klauzulą sumienia zamiast dobra pacjentki, które powinno być dzisiaj najważniejsze. To znaczy trzeba zrobić wszystko, żeby pacjentki odzyskały dzisiaj zaufanie do lekarzy, żeby odzyskały poczucie bezpieczeństwa. My od wyroku Trybunału Konstytucyjnego jako posłanki Lewicy razem z Federacją na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny prowadzimy taką poselską sieć ratunkową w sytuacji, w której kobiety czują się zagrożone. Często zwracają się także do nas o pomoc, o interwencje. Ostatnie dni to kilka głośnych interwencji organizacji takich jak Aborcyjny Dream Team czy właśnie Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Mieliśmy sytuację pani Roxany w Bydgoszczy, czy też pani Mileny w Łodzi, to nie są jakieś przypadki jednostkowe, to znaczy to jest jakaś instytucjonalna, systemowa przemoc państwa wobec kobiet, to w jaki sposób kobiety są w szpitalach traktowane. I my zapraszamy i apelujemy do środowiska lekarskiego o włączenie się w debatę i w dyskusję o tym, jak tą sytuację poprawić. Mamy dzisiaj dwie rzeczywistości. Rzeczywistość, w której mamy w statystykach 107 aborcji rocznie wykonanych w 2021 roku, ale wiemy od organizacji kobiecych, że tych aborcji jest więcej, 100-120 tysięcy rocznie. To znaczy, że są organizacje kobiece, które w jakiś sposób angażują się w pomoc kobietom w dostępie do aborcji. Robimy to także my, posłanki Lewicy, choć tak naprawdę powinni to robić lekarze. Każda pacjentka, każda kobieta w Polsce ma prawo żądać dzisiaj, żeby była w szpitalu leczona zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną, a nie w oparciu o klauzulę sumienia czy relikwie Jana Pawła II. No tutaj mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że w 20 tygodniu ciąży pacjentce odeszły wody płodowe i przez 3 dni kobieta leżała z nogami w górze, bo takie były zalecenia ze strony personelu medycznego. No, personel tłumaczył, że może te wody mogą powrócić, a na łamach prasy konsultant krajowy ginekologii i położnictwa tłumaczył, że nie spotkałem się z zaleceniem, że leżenie z głową poniżej nóg pomoże wrócić wodom płodowym. Tak, ta pozycja jest taką pozycją wciąż praktykowaną przez lekarzy, niektórych lekarzy ginekologów. W ramach sprawdzenia tego, czy w takiej sytuacji takie postępowanie jest odpowiednie, sondowałyśmy niektóre szpitale, pytałyśmy położnych, także pytaliśmy lekarzy w ostatnich kilku dniach, czy ta pozycja jest wciąż praktykowana i wydaje się, że odpowiedź na to pytanie jest taka, że to zależy od lekarza. To znaczy, że to jest odpowiedź na pytanie, czego my dzisiaj potrzebujemy. To jest to doprecyzowanie postępowania, doprecyzowanie rekomendacji, doprecyzowanie takich wytycznych, które faktycznie, tak jak mówiłam, zabezpieczą także lekarzy w tym postępowaniu, ale przede wszystkim zabezpieczą kobiety, no, które dzisiaj boją się po prostu iść do polskiego szpitala, bo wiedzą, że mogą w tym szpitalu niestety umrzeć. Takie przypadki nie powinny się już zdarzać. No nie powinny, zdecydowanie. Tutaj stawiamy pauzę, ale to nie znaczy, że kończymy tę rozmowę. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. To jest gość Radia Z. A gościem Radia Z, przypomnę, jest Katarzyna Kotula, posłanka Lewicy i przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu do Spraw Praw Reprodukcyjnych. No jest takie pytanie od słuchacza, czy ten zespół nie powinien jednak nazywać się Zespołem do Spraw Aborcji?
A dlaczego miałby się nazywać zespołem do spraw aborcji? Rozmawiamy na tym zespole od czasu jego powstania o tym, jakie są konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Rozmawialiśmy o tym pół roku po wyroku. Na posiedzenie tego zespołu zostali zaproszeni lekarze, konsultant krajowy, ale także organizacje, które od lat działają i mają przede wszystkim ogromne doświadczenie. Bo dzisiaj minister Niedzielski mówił też o tym, że lekarze potrzebują szkoleń. I w jakiejś takiej idealnej sytuacji mielibyśmy dzisiaj okrągły stół, przy którym usiedliby zarówno lekarze, przedstawiciele ministerstwa i właśnie organizacje pomocowe, które wydaje się, że mają jednak większe doświadczenie w tym zakresie. Można by było tą wiedzą się podzielić i na bazie tych różnych doświadczeń faktycznie podjąć decyzję o tym, że takie szkolenia są dzisiaj lekarzom potrzebne. A liczymy na to, że środowisko lekarskie faktycznie wykaże się dobrą wolą i będzie chciało brać udział nie tylko w posiedzeniu tego zespołu, ale także będzie chciało rozmawiać o tym, co należy natychmiast naprawić, co należy natychmiast zmienić, doprecyzować, żeby takie przypadki po prostu się nie zdarzały. Żeby przypadek śmierci pani Doroty z Nowego Targu był ostatnim przypadkiem. No to, co mnie jeszcze dodatkowo zszokowało, to o czym opowiadała na łamach prasy kuzynka zmarłej 33-latki, że początkowo krewni tej kobiety nie znali nawet bezpośredniej przyczyny jej śmierci. Co mówiła kuzynka? Na pytanie, co się stało, lekarz wzruszył ramionami i powiedział, że nie wiedzą. Nikt nie udzielił odpowiedzi, nikt nie chciał rozmawiać. Dopiero w karcie informacyjnej przy wypisie była informacja, że był to wstrząs septyczny. No tak, no wydaje się, że tutaj ja nie chcę oferować wyroków. To nie jest oferowanie wyroków, ale dzisiaj na tej konferencji w Ministerstwie Zdrowia Rzecznik Praw Pacjenta potwierdził, że pacjentka nie otrzymała rzetelnej informacji na temat swojego stanu zdrowia, w związku z czym nie mogła podjąć takiej decyzji, a po sugestii rodziny o tym, że chcą przenieść pacjentkę, odradzono taką decyzję, tak? Wiemy w przypadku pani Izabeli z Pszczyny, to była bardzo, bardzo podobna sytuacja. Tam mieliśmy namacalne dowody na to, że lekarze mówili, że powstrzymuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego, ale trzeba dzisiaj przypominać lekarzom, że w ramach obowiązującego prawa przesłanka o zagrożeniu zdrowia i życia kobiety wciąż obowiązuje, a to znaczy, że można ratować kobiety w szpitalach, kiedy ich zdrowie i kiedy ich życie jest zagrożone. No zdecydowanie trzeba, to znaczy można. My mówiłyśmy o tym, że ten efekt mrożący będzie, jeżeli wyrok Trybunału Konstytucyjnego zapadnie. Nie mam wątpliwości, że to, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, ale i posłowie Konfederacji, wszyscy ci posłowie i te posłanki, którzy podpisali się pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego, są dzisiaj także zdecydowanie odpowiedzialni za to, jaka jest sytuacja w polskich szpitalach, ale my dzisiaj musimy dać kobietom, pacjentkom gwarancję tego, że niezależnie od tego, do jakiego szpitala trafią, niezależnie od tego, czyje imię będzie nosił ten szpital, będą miały dostęp do gwarantowanej ochrony zdrowia. Częścią tego dostępu jest oczywiście procedura przerywania ciąży, czyli aborcja. No ale zapewne pani słyszała o tym, że nie tak dawno Europejski Trybunał Praw Człowieka odrzucił po raz kolejny serię skarg na zakaz tzw. aborcji eugenicznej w Polsce, która obowiązuje właśnie od czasu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w 2020 roku. Tak, słyszałam, natomiast ta przesłanka, o której dzisiaj mówimy, nie dotyczy wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Nie dotyczy tej przesłanki przerywania ciąży z powodu wady embriopatologicznych. Wiemy, co się dzieje z takimi pacjentkami. Te pacjentki dzisiaj najczęściej w gabinecie ginekologicznym słyszą albo pytanie, czy mają odpowiednie fundusze, odpowiednie środki finansowe, żeby wyjechać za granicę, albo czy wiedzą, z kim się mają skontaktować, z jaką organizacją, która może im w takim wyjeździe pomóc. Większość tych pacjentek wyjeżdża dzisiaj za granicę, przerywają ciąże w Holandii, w Niemczech, w Czechach, także w wielu innych państwach, w których znajdują po prostu pomoc. Radio Z zleciło sondaż, z którego wynika sondażu Ibrisu, że ponad 72% ankietowanych uważa, że obowiązujące w Polsce przepisy prawne dotyczące aborcji stanowią potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia ciężarnych kobiet. No tak, mamy dzisiaj najsurowsze prawo aborcyjne, właściwie można powiedzieć, w całej Europie, poza Maltą. I sytuację, w której aborcji w Polsce po prostu się nie wykonuje. Ale 30 lat obowiązywania kompromisu aborcyjnego to także była taka sytuacja, w której mamy obowiązującą ustawę z 93 roku, która po prostu nie jest realizowana. To znaczy, to często jest niestety właśnie widzimisię lekarza, bądź zasłanianie się klauzulą sumienia, bądź klauzula sumienia, którą objęty jest cały szpital, co także jest po prostu niezgodne z prawem. Może tacy lekarze powinni zmienić specjalizację po prostu. No myślę, że ja liczę na jakąś przychylność, na jakąś otwartość ze strony środowiska lekarskiego, że środowisko lekarskie przyzna, że nie ma doświadczenia w zakresie wykonywania aborcji, bo nie może też jej mieć, bo te 30 lat obowiązywania kompromisu aborcyjnego spowodowało, że naprawdę
1000 aborcji rocznie, a teraz 107 aborcji rocznie, no to jest faktycznie bardzo mało. Ale wiemy, że kobiety przerywają ciążę, przerywają ją poza systemem. Wielokrotnie proponowałyśmy liberalizację prawa aborcyjnego, ale jeśli nie będzie zaangażowania środowiska lekarskiego, to ta liberalizacja doprowadzi nas do takiej sytuacji, jaka stała się w Irlandii. Tam 8 poprawka do konstytucji została usunięta poprzez referendum, natomiast wciąż kobiety nie mają szerokiego dostępu do przerywania ciąży, ponieważ lekarze z różnych powodów się na to przerywanie ciąży nie decydują. Pani minister Moskwa, minister klimatu, Sprawa i Sprawiedliwości była pytana o komentarz do tego sondażu i powiedziała, że gdyby zapytać, jakie jest prawo, jakie daje narzędzia do ochrony kobiet, to większość by nie wiedziała i obecnie obowiązujące przepisy, które były długo konsultowane i negocjowane, to się zaskoczyłam, to jest dobry kompromis, jak powiedziała pani minister, dobrze chronią prawa kobiet, dobrze chronią prawa dzieci, są bardzo dobrze wypracowane. No, pani redaktor, to jest absolutnie niezrozumiała dla mnie jakaś propaganda sukcesu, ale zakłamywanie przede wszystkim rzeczywistości. 120 tysięcy kobiet w Polsce przerywa co roku ciążę. 95% to są aborcje farmakologiczne, aborcje wykonywane w domu, wykonywane samodzielnie do 12 tygodnia. To znaczy wyrok Trybunału Konstytucyjnego na polityczne zlecenie Jarosława Kaczyńskiego, który często mówił o tym otwarcie, nawet wtedy, kiedy mówił o tym, że każdy średnio rozgarnięty człowiek jest dzisiaj w stanie znaleźć sobie dostęp do aborcji, nie spowodowało, że aborcja zniknęła. To znaczy potrzebujemy dzisiaj rzetelnej edukacji seksualnej, potrzebujemy dzisiaj dostępu do darmowych środków antykoncepcyjnych, potrzebujemy dostępu do refundowanego in vitro i to jest ten szeroki wachlarz praw reprodukcyjnych. To jest obywatelski projekt będzie rozpatrywany teraz podczas tego posiedzenia Sejmu, tylko wydaje mi się, że jednak jego los jest przesądzony, to znaczy, że trafi do pierwszego czytania, a potem na ostatniej prostej wyląduje w koszu. No i to jest absolutnie niezrozumiałe, bo mamy taką sytuację, w której są kobiety, które zachodzą w niechcianą ciążę, albo faktycznie zdarzają się jakieś komplikacje w postaci wad embriopatologicznych płodu i chcą tą ciążę przerwać i na to się decydują, ale są kobiety, które bardzo chciałyby być matkami, bardzo chciałyby zajść w ciążę i wydaje się, że państwo, które politykę prorodzinną odmienia przez wszystkie przypadki, powinno stać po ich stronie i powinno im dzisiaj w tym po prostu pomagać. Pani minister, jeszcze Moskwa powiedziała, że mam poczucie upolityczniania pojedynczych przypadków, nagłaśniania ich. No, to znaczy, pani redaktor... Znaczy, nie mówmy o tym, tak? Generalnie... Pani redaktor, to nie są pojedyncze przypadki, bo do nas dzwonią kobiety z prośbą o interwencję. Tak działa poselska sieć ratunkowa posłanek Lewicy, współprowadzona z Federacją na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Bardzo często kobiety, które wiedzą o tych doniesieniach medialnych, znają szczegółowo i bardzo dobrze sytuację dramatyczną pani Izabeli z Pszczyny i w sytuacji zagrożenia najczęściej zwracają się do nas o pomoc. Nie tak powinna ta sytuacja wyglądać, to jest absolutnie postawione na głowie. Powinny mieć poczucie bezpieczeństwa, powinny mieć takie poczucie, że mogą się zwrócić do swojego lekarza, mogą taką decyzję podjąć i że ta decyzja przede wszystkim będzie szanowana. Ja sobie nie wyobrażam, żeby nie rozmawiać o tej sytuacji. No to jest przede wszystkim wielka tragedia dla rodziny. Z tego opisu, które przynoszą media, no to można wyciągnąć wnioski, że można było tego uniknąć, absolutnie. To znaczy tak, można było oczywiście podjąć decyzję. Oczywiście nie chcemy ferować wyroków, bo nie mamy dostępu do dokumentacji medycznej. Zresztą o to apelował również pan minister Niedzielski generalnie właśnie, żeby być takim dość powściągliwym, bo nie mamy właśnie dostępu między innymi do dokumentacji medycznej. No ale z tego opisu, które mamy w mediach, to znaczy, patrząc nawet na rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, te rekomendacje, które widzimy z roku 2021, widzimy, że w tych rekomendacjach i w tym podejściu wszędzie na pierwszym miejscu jest płód, a kobieta jest częściowo omijana. To znaczy, musimy dzisiaj faktycznie zrobić wszystko, żeby tak doprecyzować te przepisy, żeby zdrowie i życie kobiety było najważniejsze, bo to, że Ministerstwo Zdrowia w 2021 po śmierci Izy wydało takie rekomendacje, ale że po Izie były jeszcze następne kobiety, które znamy z imienia i z nazwiska i dziesiątki interwencji Agnieszka posłanek. Agnieszka z Częstochowy chociażby. Chociażby Agnieszka z Częstochowy. Interwencje posłanek, interwencje działaczek z aborcyjnego Dream Teamu z Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. To pokazuje, że to naprawdę nie są jednostkowe przypadki i naprawdę przypadek pani Doroty ze szpitala w Nowym Targu powinien być ostatnim takim przypadkiem i musimy dzisiaj zrobić wszystko, żeby po prostu tak się stało. Czyli co można zrobić? Przede wszystkim doprecyzować, pani redaktor, musimy doprecyzować przepisy. Proponujemy też, żeby lekarze i środowisko lekarskie poparło, apelujemy tutaj do Naczelnej Izby Lekarskiej, apelujemy do Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników o poparcie pomysłu dekryminalizacji po to, żeby lekarze mogli się czuć bezpieczni. Apelujemy także o szeroką debatę z organizacjami pomocowymi, które mają ogromne doświadczenie i które tą wiedzą są chętne, żeby się podzielić.
Zgadzam się z panem ministrem Niedzielskim, że potrzebne są szkolenia dla lekarzy, ale jeżeli pan minister Niedzielski wszystko to, co się stało w Nowym Targu, tłumaczy tym złym zarządzaniem, brakiem komunikacji, no to to jest dzisiaj absurdalne. Tak? Musimy zrobić wszystko, żeby w ramach obowiązującego prawa, dopóki nie zliberalizujemy prawa aborcyjnego, kobiety mogły mieć pewność, że w takiej sytuacji ich zdrowie i życie na pewno zostanie uratowane i nie będzie stało nad tym jakieś wyższe dobro w postaci relikwii Jana Pawła II. Dopóty, dopóki rządzi Prawo i Sprawiedliwość, prawo nie zostanie zliberalizowane. Wiemy, że nie zostanie zliberalizowane, ale liczę na to, że jeżeli będzie głośny głos środowiska lekarskiego, które powie, że pójście w kierunku dekryminalizacji aborcji po to, żeby lekarze także czuli się bezpieczni, to być może uda nam się jeszcze takie zmiany wprowadzić, a jeśli nie, to chcemy doprecyzować procedury i chcemy zrobić wszystko, żeby pacjentki po prostu czuły się bezpieczne, bo my dzisiaj podejmowałyśmy interwencje, liczyłyśmy na spotkanie w Ministerstwie Zdrowia, nie zostałyśmy niestety przez pana ministra wpuszczone do Ministerstwa Zdrowia. No może dlatego, że to miało być takie ad hoc, no może trzeba po prostu było wcześniej uprzedzić, nie umówić się na konkretny termin, no nie mam no dla tak, tego pojęcia. Redaktor, ale pani Dorota, która zmarła w szpitalu w Nowym Targu, zmarła 24 maja. Tak? Minęło tak. Ponad 2 tygodnie tak. I pierwszy głos pana ministra Niedzielskiego jest tym dzisiejszym głosem, głosem absolutnie w obronie lekarzy, ale także głosem, który próbuje no, rozmyć i rozmydlić to, co się tam tak naprawdę stało i nie odpowiada na pytanie, co zrobi, żeby w ramach tego obowiązującego złego prawa, bo my się z tym absolutnie zgadzamy, żeby to prawo po prostu było przestrzegane. To jest to, czego dzisiaj chcemy. Chcemy też wiedzieć, w jaki sposób szpitale, które nie realizują swojego obowiązku, zostaną ukarane. Zmienię temat, pozwolę sobie. Mieszkanie prawem, nie towarem. Czy to hasło ukradł wam Donald Tusk, lider Platformy Obywatelskiej, tak czy nie? Nie, no absolutnie się z tym nie zgadzam, ponieważ pomysły Platformy Obywatelskiej, a pomysły Lewicy w zakresie mieszkalnictwa są naprawdę inne. To znaczy... Ale tak mówił jeden z pani kolegów, Paweł Krutul, jakiś czas temu właśnie, że zarzucił, że Platforma ukradła to hasło Lewicy. Nie, no ja się z tym nie zgadzam. Podejście Lewicy do tego, że potrzebujemy tanich mieszkań na wynajem, to jest zupełnie inne podejście niż to, które prezentuje Platforma Obywatelska, która mówi o kredycie 0%. To znaczy mówimy tutaj my przede wszystkim kierujemy swoją propozycję do tych obywateli, no tak, w ciągu czterech lat chcielibyście wybudować, przynajmniej taki macie postulat, 300 tysięcy mieszkań. Jakim cudem? Ja zapraszam wszystkich państwa do Włocławka, gdzie odbyła się nasza pierwsza konwencja o mieszkalnictwie, jest też Świdnica. Są takie samorządy, w których są przedstawiciele Lewicy. Te mieszkania miałyby należeć do samorządu. Tak, przede wszystkim z pomocą samorządu. I mam takie wrażenie, że... Ale w ciągu czterech lat 300 tysięcy? Myślę, że to jest możliwe. To znaczy trzeba podejść do tego bardzo ambitnie, pani redaktor. I patrząc na te dobre przykłady dobrych samorządów, w których było możliwe wybudowanie mieszkań, tanich mieszkań na wynajem. Tylko, że w Polsce ludzie chcą mieć własne mieszkania. Chcą mieszkać w mieszkaniu własnościowym, a nie wynajętym. Tak, pani redaktor. Ale najwyższą w Europie. 86% populacji mieszka w mieszkaniach własnościowych. To są dane z 2020 roku. No tak, ale wciąż są dzisiaj ludzie, których po prostu na wykup takiego mieszkania nie stać. No, każda osoba, która dzisiaj wciąż pracuje na umowie zlecenie, jest osobą niewiarygodną dla banku i takiego kredytu na mieszkanie nie dostanie. No, słuchamy dzisiaj głosu młodych ludzi. Jako politycy mamy dzieci też w różnym wieku, dzieci na studiach i przede wszystkim jak rozmawiamy z młodymi ludźmi, to oni dzisiaj mówią też o tym, że obawiają się, że na takie mieszkanie po prostu nie będzie ich stać i uważam, że to powinien być priorytet. Czytałam taki felieton napisany przez autorkę projektu Ciekawe Liczby, ekonomistkę Alicję Defratykę, która przeanalizowała dane NBP, jeśli chodzi o ceny na rynku pierwotnym w 17 miastach w Polsce od 2006 roku w relacji do średniego wynagrodzenia w danym mieście według danych z GUS-u. No i okazuje się, że kilkanaście lat temu ówcześni młodzi ludzie mieli gorszą sytuację niż obecni młodzi. Stać ich było na mniej metrów kwadratowych mieszkania. Pani redaktor, słyszymy głos młodych ludzi, którzy mówią, że chcieliby założyć rodzinę, ale nie stać ich dzisiaj na mieszkanie. Ale to są nie tylko młodzi ludzie. Ale czy młodzi ludzie mówią, że są skłonni wynajmować mieszkania? Na preferencyjnych warunkach, proszę, żeby wynajem był tańszy niż na przykład jeśli ten spłata wynajem będzie, rady kredytu? Jeśli ten wynajem będzie tańszy niż rata kredytu, to na pewno oni się na to zdecydują. I oczywiście, że tak, tylko tych mieszkań po prostu nie ma. Brakuje nam dzisiaj mieszkań i musimy podejść do tego tematu poważnie, dlatego w naszej propozycji mówimy o tym, żeby powołać Ministerstwo do Spraw Mieszkalnictwa, bo jeżeli chcemy ten temat potraktować priorytetowo, no to jesteśmy przekonani, że Lewica w przyszłym rządzie... Ministerstwo. Pani redaktor,
albo będziemy o tym tylko mówić, albo faktycznie ambitnie podejdziemy do tego planu i będziemy ten plan realizować. No dobrze, a wasz współlider Robert Biedroń, europoseł, ma 4 mieszkania. Sprawdziłam oświadczenie majątkowe i 3 to są o powierzchni 40 m2, albo jedno jest ciut większe i jedno prawie 100-metrowe, tam 96 metrów chyba. No to pierwsze, to ewidentnie, te pierwsze 3 ewidentnie na wynajem. No to jak to się ma do tego hasła, że mieszkanie prawem, a nie towarem? No to tutaj chyba są towarem. Pani redaktor, ja myślę, że klub parlamentarny Lewicy jest dokładnie taką samą reprezentacją, jaką mamy w społeczeństwie. Są tam ludzie, których stać było na wykup mieszkania, ale są tam ludzie, którzy własnego mieszkania nie posiadają i je wynajmują, bądź chcieliby wynajmować właśnie takie mieszkania na wynajem, o których Lewica mówi. Ale to jednak nie jest hipokryzja, też pytają o to słuchacze. Czy nie mnie decydować, kto co robi ze swoimi zarobionymi pieniędzmi? Jeśli kogoś na mieszkanie stać, to dobrze, żeby mógł je kupić. Chcielibyśmy dzisiaj mówić do tych, których dzisiaj na zakup mieszkania nie stać. Ja często rozmawiam chociażby z matkami osób z niepełnosprawnościami. To są czasami takie sytuacje, w których te kobiety zostają same z dziećmi. Wiem, jak dzisiaj wygląda rynek wynajmu mieszkań, jakie to są kwoty. I te kobiety często mówią, że nigdy nie będzie ich stać na to, żeby kupić sobie po prostu mieszkanie na własność, tak? Ale chciałyby mieć dzisiaj dostęp do mieszkań, żeby mogły te mieszkania po prostu wynajmować. No tak, to zastanawiam się, wszystko jeszcze jest pięknie z tym wynajmem, jak ktoś pracuje. A jak będzie emerytem, no w większości emerytury są skromne, powiedzmy w ten sposób. No i jak ma w takim razie taki emeryt sobie poradzić wtedy? Czy sytuacja emerytów jest trudna pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Żadne trzynastki, czternastki, piętnastki, szesnastki tej dramatycznej sytuacji oczywiście nie zasypią, ale my nie mówimy tylko o mieszkaniach dla młodych. A jak się rozmawia z emerytami, to oni są wdzięczni naprawdę Prawu i Sprawiedliwości za te trzynastki, czternastki. Ale pani redaktor, my też rozmawiamy z tymi emerytami, jeździmy po całej Polsce. I co, mówią, że to B? Nie mówią, że to B, tylko ta inflacja już dawno zjadła te wyborcze prezenty Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo nieodpowiedzialna polityka społeczna, którą prowadzi Prawo i Sprawiedliwość w formie takich wczesnych prezentów świątecznych, wczesnych prezentów wyborczych. To są te propozycje, które Prawo i Sprawiedliwość dla nich ma. Lewica patrzy bardziej systemowo. Stąd propozycja chociażby renty wdowiej, bo mamy dzisiaj sytuację, w której ktoś prowadzi gospodarstwo domowe i jest małżeństwo i jedna z tych osób umiera i ta druga osoba zostaje sama. I ta sytuacja finansowa tej osoby dramatycznie tak naprawdę się pogarsza, więc potrzebujemy dzisiaj pewnych mechanizmów kompensujących. I tutaj Platforma też wpadła na ten pomysł. Bardzo się cieszymy, to znaczy my się bardzo cieszymy jak Platforma Obywatelska, ale inne siły opozycji demokratycznej kopiują dobre rozwiązania Lewicy, bo te dobre rozwiązania Lewicy to są takie rozwiązania, za którymi idą konkretne propozycje legislacyjne. Kiedy mówimy, że mamy jakąś propozycję, to zawsze w formie ustawy tą propozycję przedstawiamy. Kolejne pytanie słuchacza. Czy posłowie Lewicy są hipokrytami? Głosujecie i nawołujecie do zakazu, za zakazem aut spalinowych, a sami nimi jeździcie. Natomiast zamiast promować auta elektryczne, które wciskacie wszystkim Polakom. Koniec pytania. Bo pani nie jeździ elektrykiem. Nie, nie jeżdżę elektrykiem. I w ogóle nie ma pani auta. Nie, nie mam samochodu. Nie chce mieć pani samochodu. I jeżdżę używanym samochodem mojego partnera. I to jest spalinowy samochód. Diesel 20-letni. Tak. No to jeszcze 20 lat już ma swoje lata, można powiedzieć. Bo dzisiaj pani minister klimatu, środowiska Anna Moskwa powiedziała, że z zakazem rejestracji aut spalinowych idziemy do Trybunału Sprawiedliwości. No tak, tylko że ten zakaz, o którym mówimy, będzie obowiązywał od 2035 roku będzie dotyczył nowych samochodów. Przed nami długa 12-13-letnia perspektywa, w której tak naprawdę, to znaczy ja patrzę na tą decyzję inaczej. Ja patrzę na tą decyzję tak, że ta decyzja skierowana jest w kierunku koncernów, na których trzeba wymusić pewne zmiany, ale oczywiście najważniejsze i kluczowe jest dzisiaj to, żeby te samochody za 12-13 lat były takimi samochodami, na które będzie stać każdego obywatela. No dobrze, dlaczego pani jeździ pani jednak dieslem zamiast elektrykiem? Nie stać mnie dzisiaj, ale oczywiście ja się z tym zgadzam, pani redaktor, nie stać mnie dzisiaj na elektryka i właśnie o tym mówię, że mam nadzieję, że za 12-13 lat inwestycja w infrastrukturę, ale też fakt, że te samochody będą na tyle tanie, żeby były ogólnodostępne, to jest jedyny kierunek, jaki jest tak naprawdę możliwy do zrealizowania, bo jeśli tak się nie stanie, to ta zmiana się po prostu nie wydarzy, tak? Obok tej zmiany potrzebujemy dobrego transportu publicznego. Jeśli dzisiaj
przejechanie pociągiem ze Szczecina, z którego pochodzę, do Warszawy zajmuje prawie 8 godzin, no to jest, a 6-7 lat temu można było tą trasę pokonać w 5 godzin i tego samego dnia można było przyjechać do Warszawy i z tej Warszawy wrócić, no to trzeba się zastanowić może w jakim kierunku idziemy. Dobry transport publiczny to jest naprawdę podstawa, bo myślę, że wiele osób będzie chciało z niego korzystać i będzie wybierało ten środek transportu jako dobrą, ekologiczną oczywiście, ale dobrą, wygodną alternatywę. Tylko to pytanie chodziło, dlaczego nie promujecie elektryków, a sami jeździcie właśnie samochodami spalinowymi albo dieslami. No przede wszystkim 2035 rok, to jest naprawdę długa perspektywa. Może tak, może nie. Nie wiem, czy pani sprawdzała harmonogram tego posiedzenia Sejmu i zauważyłam tam, że w harmonogramie znalazło się pierwsze czytanie prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy w sprawie powołania Komisji Weryfikacyjnej do spraw badania wpływów rosyjskich. Co się stało? Czyli jednak to jest jakieś działania pozorowane, że Prawo i Sprawiedliwość mięknie, czy to będzie po prostu na zasadzie, że do pierwszego czytania odsyłamy do komisji i tam po prostu będzie leżakować, nie wiadomo do kiedy, do końca kadencji. Tak, ja myślę, że niezależnie od tego, co dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość zrobi z tą ustawą, czy ona faktycznie będzie procedowana, czy też nie będzie procedowana, dostała numer druku i dosłownie kilka godzin temu została wpisana do harmonogramu. Zaskakujące. Niezależnie od tego, jakim akrobatą będzie dzisiaj prezydent Andrzej Duda, który podpisuje rzeczy, których nie czyta, a potem je nowelizuje. Nie, no może czyta, tylko że zmieni zdanie. No myślę, że nie. No, pani redaktor, z tych wypowiedzi jasno wynikało, że to była jakaś szybko podjęta decyzja. Nie wiem, czy do końca konsultowana z Prawem i Sprawiedliwością, ale to nie ma naprawdę żadnego znaczenia. Ponieważ raport tej komisji już jest napisany. Paski w telewizji publicznej, czyli telewizji rządowej, jestem przekonana, że też już są gotowe. To ma być opera mydlana, zakrojona na czas kampanii wyborczej, która ma przykryć wszystko inne. Inflację, drożyznę, brak mieszkań, brak żłobków, kobiety umierające na porodówkach. To jest jedyny cel tej ustawy. Czyli pani stawia tezę, że raport jest już gotowy, że jest napisany. Jestem przekonana, że jest napisany, jestem przekonana, że paski są już po prostu gotowe, a wszystko inne jest tylko i wyłącznie grą polityczną, obliczoną na czas wyborów, po to, żeby po prostu przykryć wszystkie inne istotne rzeczy, o których powinniśmy dzisiaj mówić, chociażby o klubie milionerów i miliarderów, czyli o wszystkich tych, którzy po prostu z programu Dojenie Państwa Plus do końca kadencji skorzystali. To są ciekawe informacje dostarczone przez Wirtualną Polskę, że ponad 437 milionów złotych pensji, nawet do 45 milionów nagród złotych wypłacił ludziom związanym z PiS-em giełdowe spółki z udziałem państwa, a we władzach 19 takowych zasiadało w ostatnich latach 152 ludzi tak zwanej dobrej zmiany. No to jest transakcja wiązana, pani redaktor. I 90 osób. Dzięki zatrudnieniu w państwowych spółkach zostało w ostatnich latach milionerami albo nawet multimilionerami. No tak, tłuste tak, koty, jakby powiedział prezes Kaczyński. Prezes Kaczyński, oczywiście. Mówił też, że do polityki nie idzie się dla pieniędzy. Czy to jest polityka, jak pracuje ktoś w spółce Skarbu Państwa? Praca, pokora, umiar, czyli dewiza pani premier Beaty Szydło w praktyce wygląda dokładnie tak. W 2021 roku, tak jak pani redaktor przypominała, prezes Jarosław Kaczyński faktycznie mówił o tym, że chyba jest problem i że w szeregach Prawa i Sprawiedliwości i ludzi związanych z Prawem i Sprawiedliwością są jakieś tłuste koty i to, co ma miejsce, to faktycznie jest nepotyzm. Po czym okazało się, że albo prezes Jarosław Kaczyński po prostu stracił nad tym kontrolę, albo daje ciche przyzwolenie na to, żeby taka transakcja wiązana, w której Prawo i Sprawiedliwość daje ludziom zarobić bardzo duże pieniądze, w zamian za to, że te osoby te pieniądze w czasie kampanii wyborczej zwrócą, bo apeluję tutaj do dziennikarzy o to, żeby patrzeć na ręce tym, którzy dorobili się na tym, że są blisko Prawa i Sprawiedliwości. I dziennikarze patrzą. Że ostatnio były doniesienia, ile to zarobiła pani była minister prezydencka Małgorzata Sadurska, która przecież zasiada w zarządzie PZU. No tak, jak się zastanawiamy dzisiaj nad tym, ile porównamy sobie takiego przeciętnego obywatela, który zarabia pensję minimalną, zastanawiam się dzisiaj... Ale może jest wysokiej klasy fachowcem, była pani minister. Czy ten przeciętny obywatel nie musiałby mieć... Nie musiałby liczyć na to, że będzie miał 9 żyć kota, żeby zarobić po prostu takie pieniądze. Ale chcę pani przekonać, że gdyby opozycja przejęła władzę, to rozumiem, że nie będzie w ogóle w takich praktyk, tak? Absolutnie nikt związany z partią jakąkolwiek opozycyjną nie będzie zatrudniony w spółkach Skarbu Państwa i kosił taką kasę. Pani redaktor, ta władza jak żadna inna podzieliła sobie Polskę niczym tort i te smakowite kąski
w postaci właśnie bardzo wysokich pensji, ludzi, którzy mają być lojalni w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości i później w kampanii wyborczej mają finansowo tą partię wspierać. Takiej sytuacji nie było w czasie żadnych innych rządów. Tak, jestem przekonana, że kiedy opozycja wygra wybory, ale to też ta sytuacja świetnie pokazuje. To znaczy, wydaje mi się, że Prawo i Sprawiedliwość już zatraciło pewnego rodzaju instynkt co do tego, żeby gdzieś w jakiś sposób, jakieś hamulce, tak, żeby się hamować. Pozwalają tym ludziom po prostu doić państwo, no, należy nazywać rzeczy po imieniu, właśnie dlatego, że czuję, że przegra. Czuję, że przegra te wybory, czuję, że jesienią opozycja to demokratyczna te wybory to wygra. To jeszcze nie jest powiedziane. Pytanie kolejne od słuchacza. Czy jest pani za przyjęciem uchodźców? To ten jest... temat powrócił, jako tak. Że unijni ministrowie spraw wewnętrznych przyjęli tak zwany pakiet migracyjny. Przeciwko temu pakietowi opowiedziały się Polska i Węgry. No i jeśli nie przyjmiemy tej puli, którą nam tam wyznaczono, przepraszam, że mówię tak pulę, no bo to tak bym traktowała bardzo przedmiotowo poszczególnych ludzi, no musielibyśmy zapłacić 40 milionów. Trzeba pamiętać, że od 20... Euro. Od 24 lutego zeszłego roku Polacy otworzyli swoje serca i otworzyli domy. Dla Ukraińców. Dla naszych sąsiadów. Uchodźcy wojenni w liczbie 2 milionów przyjechali do Polski, mogli liczyć na nasze wsparcie i odpowiedzialny rząd Polski, który powinien stać na straży interesów, powinien działać w takim zakresie w ramach Unii Europejskiej, żeby Unia Europejska gwarantowała Polsce wsparcie i żeby brała pod uwagę to, że my staliśmy się domem dla wszystkich uchodźców z Ukrainy, którzy od pierwszych dni wojny przyjeżdżali, przekraczali granice, część z nich u nas została, część wróciła, ale tymczasowo znalazła u nas schronienie. Czyli ja, jeśli pani słucham, to rozumiem, że pani uważa, że już nie powinniśmy więcej przyjmować kolejnych uchodźców? Przede wszystkim powinniśmy uwzględnić to, w jakiej sytuacji jesteśmy. Jesteśmy państwem frontowym. Że udzieliliśmy już maksymalnie pomocy, tak, no, uchodźcy wojenni z Ukrainy przyjechali przede wszystkim do Polski. Tak? Mołdawia to było też drugie państwo, ale wiadomo, że... My tutaj otworzyliśmy najszerzej granice od pierwszego dnia i 2 miliony uchodźców, którzy do nas przyjechali, mogli liczyć na wsparcie. Mogli liczyć na wsparcie także w zakresie polityki społecznej, tak? Czyli otrzymali PESEL-e, otrzymali pozwolenie na pracę. Czyli przyjmować tych uchodźców w ramach tego nowego mechanizmu relokacji, czy nie? No, liczę na to, że rząd będzie odpowiedzialny i będzie umiał w ramach Unii Europejskiej tak prowadzić te rozmowy, żeby przekonać Unię Europejską do tego, no Polska i Węgry powiedziały nie. Że przede wszystkim przez ostatnie rok, a właściwie już prawie półtora roku, Polska stała się drugim domem dla uchodźców wojennych czyli z Ukrainy. Czyli nie przyjmować w takim razie. Brać pod uwagę sytuację, którą dzisiaj mamy ze względu na wojnę w Ukrainie. Czyli nie przyjmować. Brać pod uwagę tą sytuację. Pani redaktor, no jeżeli odpowiedzialny... Wydaje mi się, że ucieka pani od jasnej, klarownej odpowiedzi. Nie uciekam od jasnej... Bo jeśli pani słucham, no to stawia pani tezę, że przyjęliśmy uchodźców wojennych w dużej liczbie i chwała nam za to i że trzeba po prostu mierz siły na zamiary, jak rozumiem, tak? Trzeba brać to pod uwagę. Trzeba dzisiaj takich działań polskiego rządu, które będą stawały w interesie Polski w takim zakresie, w jakiej sytuacji dzisiaj jesteśmy. A co jest teraz w interesie Polski właśnie, jeśli chodzi o ten nowy pakt migracyjny. Pamięć o tym, że mamy w Polsce wciąż jeszcze 1 milion uchodźców wojennych z Ukrainy. Czyli nie przyjmować kolejnych. Pamiętać o tym, że mamy. No, pani redaktor, kiedy pani mnie pyta, to znaczy wydaje mi się to dzisiaj kluczowe, jeżeli będziemy prowadzili dyskusję o tym pakiecie, bez brania pod uwagę tego, w jakiej sytuacji się dzisiaj znajdujemy, no to by było bardzo nieodpowiedzialne ze strony rządu, więc mam nadzieję, że rząd będzie umiał w ten sposób negocjować z Unią Europejską, żeby interesy Polski w tym zakresie po prostu zabezpieczyć. No, czyli rozumiem, że jednak jest pani sceptyczna, jeśli chodzi o ten nowy akt migracyjny, tak bym to nazwała, tak to rozumiem, ale jeśli tak nie jest, to proszę mnie poprawić, ale tak to rozumiem. Nie jestem sceptyczna, ale mówię o tym, że nie możemy zapominać o tym, że mieliśmy 2 miliony uchodźców z Ukrainy, wciąż mamy 1 milion, wciąż ludzie uciekają, wyjeżdżają z Ukrainy, tam nadal trwa wojna i wciąż szukają schronienia w Polsce. Więc trzeba pamiętać o tym, że Polacy naprawdę stanęli na wysokości zadania. Ja wiem, że rząd wypinał pierś do orderów, ale to Polacy, to obywatele na swoje barki od pierwszych miesięcy trwania tego konfliktu, tej wojny. Pierwsza pomoc, taka uderzenia absolutnie od zwykłych obywateli. Oczywiście. Inicjatywy oczywiście. Oddolne. Tak. I kolejne pytanie jeszcze od słuchaczy. Widać tendencję zniżkową w wynikach sondażowych Lewicy. Jaki najniższy wynik partii będzie dla pani satysfakcjonujący? I czy nie obawia się pani, że Koalicja Obywatelska skonsumuje elektorat Lewicy, tak jak Rafał Trzaskowski skonsumował was podczas wyborów prezydenckich? Ja się absolutnie tego nie obawiam, pani redaktor. Dzisiejszy sondaż Wirtualnej Polski pokazuje, że trzeba patrzeć na tendencje. To znaczy,
Ja myślę, że Lewica przede wszystkim robi swoje. Mamy dobry program, jesteśmy za chwileczkę ruszamy w następną trasę, jesteśmy w całej Polsce, spotykamy się ze swoimi wyborcami, mamy konkretne propozycje. Są takie obszary, w których Lewica jest jedyną wiarygodną siłą polityczną, w obszarze chociażby praw kobiet, mieszkań, żłobków, o których teraz mówimy, ale także na przykład świeckiego państwa i jestem pewna, że wyborcy to właśnie przy nas, nas wybiorą jesienią i nam zaufają i my dzisiaj po prostu robimy swoje. I jaki wynik jesteście w stanie, mówiąc kolokwialnie, wykręcić? Ja jestem przekonana, że to będzie bardzo dobry wynik. Jestem Czyli przekonana, jaki? Że to będzie taki sam wynik, jaki był w 2019 roku, albo jeszcze lepszy, bo to w polityce... To było, proszę mi przypomnieć. To było prawie 13%. No to szału nie ma, no. O, to był dobry ogólnopolski wynik, pani redaktor, który jestem pewna, że jesienią powtórzymy. Przed nami kampania wyborcza. Tydzień w polityce to jest dużo, a miesiąc to wieczność, więc kampania wyborcza, można powiedzieć, że częściowo nieoficjalnie już się oczywiście rozpoczęła. To ale jest taka prekampania. To jest prekampania, a taka prawdziwa kampania wyborcza jeszcze przed nami. A w wakacje i będziecie również jeździć po Polsce? Będziemy jeździć po Polsce, ruszamy w trasę. Będziecie chodzić po plaży i na przykład ludziom mówić hej. Będziemy jeździć po Polsce. Nasza ostatnia trasa, którą rozpoczęliśmy w grudniu, właśnie się zakończyła. Byliśmy w każdym województwie, byliśmy na każdym targu, na każdym ryneczku, w małym, mniejszej miejscowości spotykaliśmy się z wyborcami. Czyli wszystkie powiaty objechaliście? Objechaliśmy w prawie wszystkie powiaty i wracamy w trasę za chwilę, w trasę wakacyjną. Będziemy spotykać się z ludźmi na molo, będziemy spotykać się z ludźmi na plaży, będziemy z nimi rozmawiać i będziemy ich przekonywać do tego, żeby zagłosowali na Lewicę. Katarzyna Kotula, posłanka Nowej Lewicy była z nami i szefowa Parlamentarnego Zespołu do Spraw Praw Reprodukcyjnych. Trudno to się wypowiada. Bardzo dziękuję, dobrego popołudnia życzę. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.